Po włosku mówi się coraggio, po polsku odwagi. Życzę wam odwagi, Bóg jest z wami. Przyszłość należy do was, zawsze z Chrystusem Jego Matką. Idźcie ku tej przyszłości. Święty Jan Paweł II jest patronem naszego miasta, ale papież Jan Paweł II odwiedził Ełk 21 lat temu. W tym miejscu i w okolicach zgromadziło się blisko 300 tysięcy pielgrzymów, w tym mieszkańcy Ełku, by spotkać się z pielgrzymem, Polakiem, papieżem Janem Pawłem II. Dzisiaj, choć plac jest pusty, kiedy mamy epidemię koronawirusa, pamiętamy to wydarzenie, pamiętamy ważne słowa, które padły w Ełku i tę zachętę do odwagi, coraggio, odwagi nie tylko u ludzi młodych, ale u każdego człowieka, odwagi w naszych wartościach, w ich artykułowaniu, odwagi w nauce, w pracy, w podejmowanych decyzjach, odwagi i nie lękania się z powodu trudności, które pojawiają się każdego dnia. Dzisiaj mam do was pytanie, pamiętacie tamto wydarzenie? Czy pamiętacie, jak wyglądało to miejsce? Czy pamiętacie atmosferę? Napiszcie coś o tym. Pozdrawiam waszą piękną ziemię i jej mieszkańców. Jest mi ona znana i bliska. Niejednokrotnie ją nawiedzałem, szukając tu także odpoczynku, zwłaszcza na wspaniałych jeziorach waszej ziemi. Miałem wtedy możliwość podziwiać bogactwo przyrody, tego zakątka ojczyzny i cieszyć się spokojem jezior i lasów. Wy sami jesteście spadkobiercami bogatej przeszłości tej ziemi, którą tworzyły przez wieki różne tradycje i różne kultury.